niestety, bo tak to wiesz. No to wiesz, mam nadzieję. Ja właśnie się skończyłem przekładać. Dzień dobry wszystkim. Sytuacja taka, że lecę na Triest. Na Triest lecę. Moi drodzy, kochani widzowie, auto moje pożegnałem. Następne 424 tysiące przebiegło, jakby ktoś pytał. Lekko pęknięta szyba widzę na górze, ale to nie kwalifikuje się jeszcze do wymiany. Nie jest w polu widzenia. Ja tymczasem muszę sobie ustawić na adres teraz, gdzie ja mam lecieć. No i lecę. Także dzień dobry kolejnego dnia w kolejnym aucie. Trzecim już tej trasie. Pyk! Pożegnałem moją niunię. Fusen, kierunek Fusen. W ogóle bardzo hardkorowy quest mamy przed sobą, ponieważ ten towar powinien dojechać do godziny 16. Znaczy, powinien, no wiecie jak to jest z tymi dostawami, tak? Zazwyczaj tam jak coś się stanie po drodze i tak dalej, no to nic na to nie mamy na to wpływu. Natomiast, no to jest takie trochę pokazanie klientowi, że można, nie? A o klienta trzeba dbać, takie czasy. Zobaczymy, będę się starał. No, chciałem coś powiedzieć, telefon zadzwonił. Bardzo ładną pogodę mamy dzisiaj, a ja mam bardzo fajny dzwonek, ale to wam później pokażę. Muszę wam powiedzieć, że tęskniłem za wiosną. Wiosna to jest zdecydowanie moja ulubiona pora roku, ponieważ jeszcze nie jest za gorąco, a już jest na tyle, że można sobie w krótkich spodenkach latać i tak dalej. Zresztą tak jak widzieliście ostatnio w odcinku, jak biegałem po strumyku na Słowenii, tak tutaj 15, tam niżej było 19 stopni, więc jest naprawdę dobrze. Chciałem powiedzieć, że pogoda we Włoszech jest w ogóle do dupy. Ja już powoli kończę jazdę landem. Już się przebijałem przez SS52, bo tak to bym musiał jechać takie kolano fest. Pojechałem co na skróty. No i dzwonił do mnie spedytor, że do 17, żeby z tym zdążyć. Czy dam radę. Ale mi pokazuje nawigacja już, że będę... Pokazywała mi, że będę 17.05, teraz mi pokazuje, że będę 16.45. Że jest dobrze. Zostało 90 km po autostradzie. W ogóle jadę gdzieś tam nad Adriatyk, także ciekawie.
A żeby było tego mało, to w tym tygodniu Q&A nie będzie, ponieważ mam bardzo ciekawą trasę na weekend, więc zrobię jakąś relację w niedzielę z tej trasy. A mianowicie w niedzielę, znaczy w niedzielę, jutro ładuję do Irlandii, znowu Dublin. Kocham to miasto po prostu. Naprawdę, to jest jedno z moich ulubionych. Nie wiem w zasadzie, co jest w tym Dublinie takiego, co mi się podoba, ale no jest coś, co po prostu podoba mi się w tym Dublinie. Słońce wychodzi przez deszcz. Jedziemy dalej. W ogóle to chciałem wam coś powiedzieć jeszcze, bo swego czasu pamiętam, był duży taki głos, że jej, jak ja to wolno jadę i dlaczego tak wolno jeżdżę i w ogóle dlaczego ciągle wolno jeżdżę. Ciągle wolno jeżdżę. Ja tłumaczyłem wtedy, że u nas w firmie czasy są takie, że się nie pędzi, no. Pędzi się tylko wtedy, kiedy trzeba. Zazwyczaj chłopaki jeżdżą tam poniżej stówki, bo chodzi głównie o spalanie. Ja to sobie jeżdżę nawet 90, bo jak mam czas, mnie ten. Ale jak trzeba, to jedzie się nawet tak. Akurat teraz już mam taki czas, że tragedii nie ma, ale kiedyś miałem na przykład taką sytuację, że dosłownie sekundy się liczyły. Bo zależało od tego, czy mnie Włosi zdejmą, czy nie, bo chcieli do domu i wytronieli. Więc na 35 pod Mediolanem zdarzyło mi się jeszcze szybciej jechać, więc jeździmy czasami szybko. Ale tylko wtedy, kiedy naprawdę tego sytuacja wymaga, a nie kiedy kierowca ma taką fanaberię. No, 20 km do celu, także zobaczymy się pewnie po rozładunku. Słuchajcie, to jest jeden... O Jezus, dobra, już zwalniam. Nie chcę się pasem zapinać. Słuchajcie, to jest jeden z tych ładunków, który mogę wam pokazać, bo takie ładunki nie robi się codziennie. To jest naprawdę rzadkość. Wiozłem jakąś paletę, czegoś tam, nawet nie wiem czego. Na statek. Z Irlandii. Nie wiem, Brytyjczyk do mnie wyszedł z tego działu, na który to ma iść. Więc pewnie dlatego, że to brytyjski statek. Majestic Princess właśnie tutaj stoi i wiozłem paletkę na Majestic Princess do Włoch, pod Słowenię. Znaczy, ja to tylko od Ulm, nie? No bo kolega to zabrał tam z Irlandii czy z Wielkiej Brytanii, ale kosmos, naprawdę. A to, co tutaj się dzieje, to jest nie do opisania. To jest taki rozgardiasz, bo oni tutaj remontują te statki. Jest taki rozgardiasz, że tego się nie da opisać słowami, naprawdę. Prawie godzinę mi zeszło, zanim odnalazłem tutaj wszystko, co miałem odnaleźć. O, to i ona! Musicie przyznać, że kawał statku jest. Ja mam 160 km mam do załadunku, także to będzie koniec mojej jazdy na dzisiaj. I jadę się zorganizować właśnie, tylko muszę najpierw wyjechać z tego portu. Co ciekawe zauważyłem, nie wiem, to chyba ludzie, którzy na tym statku mieszkają, bo dużo ludzi się kręciło, zdjęcia robiło, tak wyglądali jak turyści, więc czort wie. Na którymś rondzie z rzędu już widzę, na środku ronda. Śmigło ze statku. Zanim pójdę spać, bo stoję już na parkingu, tam zostało mi 20 km, to jeszcze wam powiem fajną historię. Na tym statku, na którym się dzisiaj zrzucałem, gościu jak mi się podpisał na papierach, się go pytam o nazwisko, tak trochę niewyraźnie, i on do mnie jakiś... Choliński chyba jakoś tak. Ja się go pytam. Bo on tak po angielsku to nazwisko w ogóle przeczytał. I się go pytam. O, mówi, że to polskie nazwisko jest.
Ale po polsku nie potrafił rozmawiać. I ja mówię, kurde, to ostro, nie? Mówię, gościu, masz włoskie imię, polskie nazwisko, a jeszcze mi powiedz, że jesteś z Wielkiej Brytanii. A on się tak odwrócił do mnie, zaśmiał, mówi, nie, z Brazylii. Swoją drogą, jako ciekawostkę wam powiem tylko, jeszcze tak na dobranoc, że w Brazylii, nie wiem czy wiecie, jest dość spora Polonia i to jest Polonia taka, która... To są ludzie, którzy opuścili w ogóle Europę za czasów, kiedy Polska była pod zaborami. Bardzo dużo Polaków właśnie do Ameryki Łacińskiej uciekło wtedy. I to są może nie tyle Polonia, co przodkowie tych ludzi, bo większość z nich po polsku nie potrafi rozmawiać, albo jest to taki polski właśnie z tamtych czasów, bo nie mają niekiedy styczności z polskim. Sam miałem okazję, przyjemność poznać jedną taką osobę. I trochę śmiesznie brzmi ten ich polski, bo naprawdę to takie stare, starodawne, takie staropolskie słowa są używane przez nich, często, gęsto. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, ale ciekawe doświadczenie na pewno. No i podejrzewam, że właśnie on nie potrafił nic po polsku rozmawiać, więc to była jedna z tych osób, która była jakimiś tam potomkami ludzi, którzy wtedy się wynieśli do Brazylii. I nie tylko. A druga rzecz jest taka, że dzisiaj właśnie montowałem odcinki i montowałem klip, jak się śmiałem, że haha, roadblock, ileś tam tygodni, dwa auta, trzy auta już, ciekawe ile będzie do końca trasy, bo jeszcze 3 tygodnie w trasie posiedzę. Ciekaw jestem, czy czegoś nie wymyślą. Tymczasem co, no, zbliża się północ i idę spać. Jutro od rana chcę trochę przy laptopie posiedzieć. Także widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. No i do jutra.